To był taki mały mam talent. Taniec brzucha na początek, a potem już poszło z górki. Pierwsze lody przełamane, publika rozgrzana do granic wytrzymałości. Wojewódzkie prezentacje amatorskiej twórczości artystycznej młodzieży ochotniczych chówców pracy cieszą się niegasnącym zainteresowaniem młodych. Umiejętności artystycznych, choć w niektórych przypadkach brak, zabawa to warta wygłupów. Śpiew czy występy zespołów to już tradycja i nieważne, że nie w tej tonacji co trzeba i że ruch sceniczny dość koślawy. Ważne, że na scenie, przed jurorami, kamerą i być może przyszłymi wielbicielami. Do najbardziej oryginalnych artystów zaliczyć należy tych cyrkowców, a raczej amatorów sztuczek mrożących krew w żyłach. Pomysłów nastolatkom nie brakowało i odwagi do występów przed rówieśnikami. Do Ostródy przyjechali reprezentanci 8 jednostek podlegających pod wojewódzką komendę. Konkurencja była duża, tylko że nie każdy był posiadaczem talentu. Najlepsi do Puław w nagrodę pojadą na centralne prezentacje. Eliminacje wojewódzkie odbyły się w Ostródzie 5 raz. Celem tego przedsięwzięcia jest pokazanie młodzieży ochotniczych chówców pracy z jednej strony, ponieważ młodzież ma tu możliwość pokazania się nie w pracy, nie w nauce, ale powiedzmy w swoich występach artystycznych. Prezentuje się tu w różnych formach, to jest forma teatralna, taniec, śpiew, muzyka oraz są przedstawione też prace plastyczne, rękodzieło, które wykonane są własnoręcznie przez uczestników OHP.